Siemanko, pokażę tego glicza, który wrócił na stroje z trybu reżyserskiego, stroje, torby, wszystkie tam jogery, kolorowy hełm, hełm Space Rangera, pasy, inne tam pierdołki. A więc tak, potrzebujemy odblokowanego jakiegoś ptaka, czyli trzeba zjeść pejotę taką, żeby odblokować sobie jakiegoś ptaka. Jeżeli, bo ja to pokazuję typowo pod zielony hełm, który później można przez dwie konsole sobie pozmieniać tam kolory na inne, białe, różowe, takie jakie ktoś tam chce. Ale tu głównie pokażę hełm, bo Space Rangera się inaczej robi. Czyli tak, no udajemy się na fabułę gdzieś, gdzie mamy pejotę, zwłaszcza ptaka, czyli tutaj na tej górze Chiliard, czy jak tam ona się nazywa. Jemy tą pejotę, żeby mieć tą halucynację. Przytrzymujemy D-pad w prawo, żeby zakończyć. Dostaniemy nad minimapką powiadomienie, że odblokowaliśmy nowego aktora Mewę, czy tam gołębia, czy kurde, cukrówkę, tam cokolwiek, byle to był ptak. Jak już to mamy, zwyczajnie teraz otwieramy menu interakcji, przechodzimy na tryb reżyserski. I tu musimy wejść w aktorów, w zwierzęta, zaznaczyć sobie tego ptaka w postaci online i zaznaczyć naszą postać, którą gramy, męską, bo hełm robimy na razie tylko na postaci męskiej. Tam widziałem kolesia, coś tam przenosił z trybu reżyserskiego na damskiej postaci, nie wiem. Nie wiem, jaki jest komponent, żeby na babce robić ten kolorowe hełmy. No ale tak, tu wchodzimy w aktorów, zaznaczamy postać GTA Online, faceta, zaznaczamy tego ptaka. Zaznaczenie aktorzy, tylko tych dwóch i to będziemy kopiowali tak długo, aż się nasza postać przeniesie do tej klatki. Teraz możemy już, jak to mamy zaznaczone, opuszczamy tryb reżyserski. Na fabule zwyczajnie robimy zapis gry, wyciągamy telefon, zapisujemy grę. Gra zapisana, teraz wbijamy na online, na sesję, obojętnie jaką. Udajemy się gdzieś do sklepu z czapkami i tu będziemy zakładać kask policyjny. Jest to brązowy, pikselowy kask policyjny. Kiedyś to była pozycja 32, teraz jest chyba 33. Kaski policyjne. Numerek 33, brązowy, pikselowy, sił porządkowych. Go zakładamy. Udajemy się teraz w miejsce próby czasowej. Tu zwyczajnie wsiadamy do jakiegoś pojazdu lądowego. Wjeżdżamy w kółko próby czasowej. Klikamy strzałkę w prawo, żeby ją rozpocząć. Wybieramy postać z fabuły i opuszczamy tę sesję online. Po prostu idziemy na fabułę. Stary glitch, no powrócił. Warto skorzystać. Już nie mówię, żeby tam sobie robić stroje, bo to żeby robić fajne stroje, to najpierw by trzeba było zamrozić sobie maskę. Najlepiej pingwina. Pingwina znaleźć czasami to jest z pół godziny szukania. Można mrozić później maskę, spodnie, buty. Można sobie stworzyć zajebisty strój, ale to potrzeba na to naprawdę sporo czasu. Kiedyś ja w tym to trochę siedziałem. Opsy to już w ogóle cały biały strój. Nawet kiedyś pokazywał wam filmy chyba w trzech częściach, jak to długo trwało. Ale warto mrozić komponenty, mrozić maski, wtedy warto. Bo tak szukać tu randomowych, to tam nie polecam, bo mogą nie przejść, bo spędzicie półtorej godziny w trybie reżyserskim, wbijecie na online, strój wam nie przejdzie, bo zapiszecie, potrafi też zniknąć. Nie wiem, od czego to jest zależne, ale ja tu głównie
pokażę, jak zdobyć ten kolorowy hełm. Space Rangera można zrobić, ale to trzeba mieć drugą postać i tam strój medyka. A tutaj tak, jesteśmy w tym trybie reżyserskim, wchodzimy w zaznaczonych aktorów i najlepiej blokujemy sobie lewy analog, tak żeby nam się przełączało samo między postaciami. Klatka, tu ptak, moja postać w przyczepie. I to tak długo tu widać, że ptaki się kopiują. Można i sobie spokojnie zrobić kawę czy herbatę, bo tu 25 minut murbeton jest kopiowania tych ptaków, zanim nasza postać przeskoczy tutaj na ten snopek siana. No, postać już się przeniosła, sorry. I teraz albo możemy od razu usunąć ptaka i szukać stroju jakiegoś z maską świąteczną, obojętnie jakiego, byleby miało maskę świąteczną, jeżeli robicie typowo pod kolorowy hełm. Czyli cyk i już możecie szukać. No ja tu nie usunąłem od razu ptaka, także muszę wrócić z powrotem tam na te zaznaczonych aktorów. No i tego ptaka muszę tu usunąć. Nie zrobiłem tego od razu, dlatego wracam. I usuwam ptaka. I teraz dopiero idę na aktorzy. Plażowe obi boki. I tu czytam promenada czy kulturysta. No klikam X na Xboxie. Kwadrat to jest chyba na PlayStation. Żeby zmieniać te stroje i szukać. Ja tu konkretnie szukam z maską świąteczną. Już nie patrzę, czy on ma kurwa joggery, czy kamizelkę różową, fioletową, czy niebieską. Nie interesuje mnie. To pokazuje najlepsze maski, które działają. Pingwin ma mistrzostwo świata. Ten Mikołaj akurat zasłonięty, który, ten skrzat Maestro było tam zasłonięte. To są dwie najlepsze maski, jak dla mnie. No i z takimi maskami najlepiej szukać. Gwiazdka. Takich masek świątecznych musicie szukać. Krampusów nie polecam. Typowa morda Mikołaja też nie polecam. Jeżeli znajdziecie odpowiednią maskę Y-kiem lub trójkątem, zaznaczacie sobie po prostu ten strój. Gdyby wam się właśnie tak stało, że postać wróci już nie do modowanych stroi, no zwykłych, to wchodzicie z powrotem tylko w aktorzy zwierzęta. Zaznaczacie tego ptaka i znowu 2-3 razy góra, dół, żeby postać przeskoczyła tam do tej klatki i możecie dalej szukać stroi. No to tak się zdarza czasami. Jakby coś takiego się wydarzyło, to już macie też sposób, jak to szybko poprawić. No i można sobie dalej szukać strój. Jeżeli mamy już pozaznaczane te z maskami, wchodzimy wtedy w zaznaczonych aktorów, wybieramy ten z tą maską świąteczną, przechodzimy nim na tryb reżyserski. Tu najlepiej poczekać sobie nawet z 10, 15, nawet 20 sekund. No chwilę po prostu być na tym trybie reżyserskim. I go będziemy opuszczać. Przechodzili po prostu na tryb fabularny. Czy tam opuść tryb reżyserski klikniemy, czy wybieramy postać tam tym krzyżykiem. Postać z fabuły nie ma to znaczenia, jak my to zrobimy. Po prostu no, przechodzimy na fabułę i z fabuły wracamy z powrotem na tryb reżyserski. Tu mam już z tych zbrojnych, pikselowych się zrobił czarny hełm. Wracamy na tryb reżyserski. Wchodzimy znowu w zaznaczonych aktorów. Dajemy raz na dół czy do góry i mamy zielony hełm. Ciastek też jest dobry, też nie znika. Wybieram go i tak jak mówię, pokręcić się tu 10-15 sekund na tym reżyserskim, przejść na fabułę, też pokręcić się tam z 10 sekund, 15 i można śmiało wbijać na sesję dla zaproszonych. Puszczam tryb reżyserski, tu chwilę postoję, wbiję na sesję dla zaproszonych. No i efekt może być, maska jest dobra, ale strój może mieć
coś, co nie przechodzi. Także nie wybierajcie tam za żadne, żeby nie miał jakichś swetrów świątecznych, spodni, czy któryś tam pas policjanta. Bo z takimi też elementami wtedy stroje nie przechodzą. A tu wbijam normalnie na sesję online. Mam biała kamizelka. Zrobię sobie beefem białą wedge jogery i już mogę robić fajny sobie strój. Mam zielony hełm. Co na Xboxie zawsze było to trudno zdobyć. Teraz jest taka możliwość, powróciła. Space Ranchera robi się inaczej. Trzeba mieć drugą postać. Tam strój medyka trzeba być, ale to w link do opisu wkleję, link do filmików wkleję w opisie, a tu metodę pokazałem, pozdrawiam, elo.